nami Mariusz Konieczyński, DKB Dzierżoniów. Obok sparuje Mariusz Wach, pierwszy sparing po długiej przerwie. Obserwował Pan ostatnio Mariusza w jakiej jest formie? Uważam, że jest w bardzo dobrej formie. Dużo u nas biega po górach, jeździmy również na rowerach. Pięknie trzyma tempo. Ja nie ukrywam, że jadę na rowerze, on biegnie. Często jak podjazdy są ciężkie, on cały czas trzyma to tempo, wyprzedza mnie. Uważam, że jest w bardzo dobrej kondycji. Pomimo, że jest to początek, uważam, że jest to dobry jest początek, dobry początek. Mariusz Wach jedzie teraz na sparingi do Davida Haye, potem być może Aleksander Powietkin. 5 października ma stoczyć kolejną walkę. Jest szansa, żeby do tej walki szykował już się w nowo powstałym klubie w Dzierżoniowie? My najprawdopodobniej już tak naprawdę tak w tej chwili czekamy tylko na takie zezwolenia i podłączenia pod media miejskie. Ale myślę, że do końca września jesteśmy w stanie już oddać dla naszych gości i dla naszego DKB salę. To będzie sala, w której w przyszłości będą szykować się podopieczni Piotrka Wilczewskiego, tak jak Mariusz Wach? Jak najbardziej. To będzie sala otwarta na naszych gości, gości Piotra Wilczewskiego, jak również będą tam nasi zawodnicy z DKB trenować i myślę, że będą to treningi łączone, żeby mogli podpatrywać najlepszych. Oprócz tego jeszcze jakieś treningi komercyjne dla amatorów? Myślę, że będziemy prowadzili również treningi dla osób zainteresowanych boksem amatorsko, jak również myślimy o udostępnieniu naszej sali dla wszystkich sztuk walki, jeżeli tylko wyrażę taką ochotę i będziemy mieli wolne terminy. Możemy już powiedzieć, kiedy ewentualnie Global Boxing Gym w Dzierżoniu będzie otwarty? Ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, bo już parę razy przesuwaliśmy tą datę. Jest to termin, nie jest też tak do końca zależny, uzależniony od nas. My jesteśmy uzależnieni od sponsorów i no zawsze to pieniądze są takim elementem, który nas trzyma. I musimy się ograniczać czasami. Chętnie byśmy wyprzedzali to wszystko, zakupy przede wszystkim na wyposażenie sali już zamówili, już ściągali, ale w tej chwili musimy te finanse troszeczkę poprzesuwać, ale myślę, że koniec września jest terminem takim aktualnym i terminem, który rzeczywiście dotrzymamy. Możemy jeszcze powiedzieć, że sponsorzy nadal potrzebni, jeśli ktoś chciałby pomóc, jak najbardziej? Jak najbardziej. Nigdy brak sponsorów, za dużo sponsorów. Bardzo proszę o kontaktowanie się z nami, bardzo chętnie. Będziemy współpracować z każdą firmą, w zamian za to będziemy starali się ich promować, reklamować, czy też na banerach w naszej sali, czy też na koszulkach, które noszą nasi zawodnicy i przyjaciele.